Pierwsze wrażenie, ja już mam o Polsce gdzieś od 2008-2009, kiedy pierwszy raz jechałem z Słowenii samochodem do Estonii. I to była bardzo ciężka podróż, ona tam cała wzięła gdzieś 20 godzin może, a przez Polskę jechałem 10, 10,5. Później już tak, już wiedziałem, że potem euro duże wszystko zmieniło i kraj duży, ilość ludzi bardzo duża i to znaczy możliwości dla rozwoju jeszcze więcej. Na pewno ten Piast Gliwice to była taka pierwsza reakcja, była no o co chodzi w ogóle jakby. Teraz jestem tu w Polsce, w nie najsłabszej lidze w Europie. No i dzisiaj gram, no w tym momencie gram tak, jakby chciał grać zawsze. No mam nadzieję, to wytrzymam takie tempo. Kiedy wszystko idzie dobrze i też kiedy już nie idzie dobrze, też może coś posłuchać tam od ludzi, którzy jedni życzą tam dobrych meczy, drugi może jakiś tam kawałek krytyki daje, no z tym trzeba się poradzić. W Słowenii jeszcze byłem z żoną, jeszcze byli bez dzieci, to było jeszcze łatwiej, to można było tak łatwiej zorganizować swoje życie i spokojnie już w Rosji i w Polsce z dziećmi, to też już trzeba poszukać jakiejś przedszkoli i to na pewno te zawsze nie jest łatwo jeszcze po siebie, gdzie jeszcze na początku nie znasz języka. Zawsze, czy przyjdziemy do jakiegoś kraju, chcę rozumieć, o czym gadają w szatni i to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, a dlatego potrzeba nauczyć języka. I no, tego da, znam rosyjski, znam słowiański, no i cieszy mnie też, że mogę spokojnie rozmawiać po polsku. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy tutaj w Polsce duży dylemat. Szukamy dla ciebie sobowtóra. Coś ciekawego czekam. No? Janusz Panasiewicz, wokalista. Aha. Marcin Pierchucz? Jak to? Aktor, tak? Tomasz Szymszejner. Sidney Polak. Najprawdopodobniej ten pan. Tak mi się wydaje. Wolnego czasu nie ma tak za dużo i teraz już każdy wolny moment no, przeprowadzam z rodziną. Lubimy też przebrać jakieś książki i poglądać dobry film. Czy mam czas pograć tenisa? No, z trenerem prawie, że mnie grali. Mam propozycje od innych ludzi, z kim pograć. Z trenerem prawie, że najważniejsze, co robimy na boisku. Pan Probierz jest dobrym trenerem i na pewno jeszcze nie zbudował siebie do końca jak trener, bo myślę, że on też i uczy, i ma nowe idee i strefę, da jeszcze zrobić siebie lepszego trenera. Na pewno nie jest to łatwo być Rosjaninem, no, mieć estońskie obywatelstwo i grać w estońskiej kadrze. Tak jak zawsze w każdym kraju, w każdych nacjonalnościach jest ludzi taki większy, radykalny w swoich względach na to podejście, kto powinien grać w kadrze. Zawsze koncentruję na tym swojej pracy i całe szkolenie swoje ja przeżył w Estonii i chcę to w końcu przynieść do estońskiej piłki coś takiego, aby następnym generacjom było łatwiej coś osiągnąć na poziomie europejskim i światowym. Słyszałeś może o kimś takim jak cesarz Estonii? Nie, no tak, to w zespole zawsze żartuję na ten temat i to najprawdopodobniej poszło tam z zespołu od maserów ili od kogoś tam. Tak jest, no siebie tak sam siebie nie nazywam. Ale za to będziesz mógł siebie postawić. No tak. Taki mały prezencik od nas. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.